Stasia przyszła na świat przed 3 tygodniami. Dumna mama, choć na warunki panujące na oddziale dziecięcym w pilskim szpitalu stara się nie narzekać. To chciałaby dla swojej córeczki jak najlepiej. Jak widać, ściany są obdrapane, nawet tutaj widać sąsiadów, można zobaczyć naprzeciwka, co robią. No i nie ukrywam, że jeśli dziecko płacze obok, no to wszystko słychać, tak? A to nie jedyny głos mam, które chciałyby polepszenia warunków na tym oddziale. W marcu ze swoim 6-letnim synem leżała tu pani Honorata. W jednym pokoju, w którym byłam, przykleiliśmy plakat przed wyjściem, żeby po prostu zakryć troszeczkę dziurę w ścianach. Jak przekonuje kobieta, wystarczyłoby trochę tynku i farby, aby oddziałowi podarować nowe życie. Dlatego też postanowiła zdziałać coś ze stowarzyszeniem Matki Wariatki. To jest miejsce, do którego każdy rodzic oby nie przyjechał, tego sobie życzymy, ale jeżeli przyjedzie, to chciałabym, żebyśmy nie przeżywali szoku, tak? Bo no, mamy XXI wiek i chciałabym po prostu, żeby to miejsce też dorosło do tego naszego wieku. Ordynator oddziału wyjaśnia, że potrzeby jak na każdym w tego typu placówkach są ogromne. Ale chodzi przecież nie tylko o sprzęt, a przyjazne i kolorowe pomieszczenia, aby choć trochę umilić dzieciom czas spędzany w szpitalu. Na oddziale jest 45 łóżek dla dzieci i kilkanaście łóżek dla osób towarzyszących. Oddział dziecięcy remonty przechodzi regularnie, ale nie gruntowne, bo wciąż brakuje pieniędzy. Naprawy wymagają chociażby podłogi, które pamiętają czasy powstania placówki. To nie wszystko. Remontu wymaga oddział dzieci młodszych. Dzięki pomocy zostały wymienione częściowo drzwi. Został wyremontowany korytarz, ale sale wyglądają bardzo źle. W związku z tym wymagają odświeżenia, wymagają wymiany mebli. Bo ten dla dzieci starszych jest częściowo odnowiony. Głównie dzięki zaangażowaniu rodziców, sponsorów, a także pracowników szpitala. Ozdabiamy, modernizujemy jak tylko możemy, odmalowujemy, przyklejamy, zaklejamy, robimy co możemy. Czego efekty widać chociażby na szpitalnym korytarzu. Aby tak wyglądała reszta oddziału, Matki Wariatki chcą odmalować pomieszczenia. Dyrekcja szpitala jest za i już tworzy listę najpilniejszych potrzeb. Każde pomieszczenie będzie miało wyszczególnione rzeczy, które trzeba by było w nim wykonać. I oprócz tego, że zbieramy pieniążki bezpośrednio na konto, tak, to również będziemy poszukiwać firm, sponsorów, osoby prywatne. Za zebrane pieniądze stowarzyszenie kupi specjalne, przystosowane do pomieszczeń szpitalnych farby. Zostanie nimi odmalowany oddział, korytarze czy klatki schodowe. Akcję można wesprzeć przez stronę pomagam.pl/matkiwariatki. Zbiórka ruszyła wczoraj. Na koncie darczyńców jest już 3000 zł. A dziś ze strony starosty pilskiego Eligiusza Komarowskiego padła deklaracja o przekazaniu na ten cel 10 000 zł.